Dzień dobry, kanał MGSM.pl, Adam Łukowski, witam Was i dziś recenzujemy Asusa Zenfone 4. Pamiętajmy jednak, że kiedyś już był taki telefon o dokładnie tej samej nazwie. Dlatego dla pewności patrzmy jeszcze na dodatkowe oznaczenie. Ten tegoroczny Zenfone 4 ma oznaczenie ZE554KL. Zapraszam na wideo recenzję. Najpierw rozpakujemy telefon, obejrzymy go, zerkniemy do interfejsu, a później opowiem Wam, jak mi się z niego korzystało. Zaczynamy jak zwykle od przejrzenia zawartości zestawu. Odpakuję go teraz razem z Wami, także będzie to takie bardzo na gorąco. Sam nie wiem, co opakowanie kryje. No ale trzeba to sprawdzić. Folia zdjęta. Otwieramy z pewnym mozołem pudełko. No i oczywiście wita nas tym razem nie telefon. Najpierw mamy kopertę. A co w niej? W niej, moi drodzy, instrukcja instalacji karty, naklejki z e-mailem i silikonowy pokrowiec. Fajnie, że Asus pomyślał o takim dodatku. Będzie on chronił obudowę. Przynajmniej dłużej telefon będzie wyglądał jak nowy. A to już sam Zenfone. Obejrzymy go za chwilkę. Co dalej? Pod przekładką mamy wiadome składniki. Przewód, słuchawki i zasilacz. Zasilacz sieciowy jest 2-amperowy. Ale my lepiej przyjrzyjmy się słuchawkom. To model dokanałowy. I tu w komplecie jeszcze mamy wymienne silikonowe końcówki w różnych rozmiarach. To tyle, jeżeli chodzi o zestaw. Obejrzyjmy sam telefon. Zenfone 4 otrzymał zgrabną obudowę opartą o metalową ramkę oraz dwie tafle szkła 2,5D. Obudowa jest dosyć smukła, a przy tym wystarczająco sztywna. Tutaj nic nie trzeszczy, nic się nie ugina. Wszystko jest spasowane naprawdę bardzo solidnie i porządnie. Ekran, jak widzimy, ma dość modne, wąskie obramowanie. Tutaj te boczne ramki zredukowano do minimum. Oczywiście to jest kwestia wizualna. No niemniej dosyć atrakcyjnie to wygląda. Nieco większe marginesy mamy nad wyświetlaczem i pod, ale nie są one puste. Zagospodarowane je, wiadomo, na górze kamera, czujniki i głośnik słuchawki. Na dole zaś skaner linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem Home. Dotykowy. On nie jest wciskalny, to jest tylko element sensorowy. Tył telefonu jest całkowicie gładki. Ja mam wersję białą, ale są oczywiście jeszcze inne kolory. On bardzo fajnie się mieni. Tutaj niestety w tym oświetleniu kamera nie jest w stanie tego oddać, ale wierzcie mi, zachowano koncentryczny wzór biegnący od loga ku brzegom telefonu i w odpowiednio padającym świetle te kręgi bardzo fajnie się mienią. No ale co szczególnie ważne, aparaty fotograficzne. Jak widzimy, mamy tu podwójny aparat. Aparaty nie wystają poza obrys obudowy. Obudowa jest tutaj całkowicie gładka. Rzućmy jeszcze szybko okiem na rozmieszczenie pozostałych elementów. Na górze w zasadzie pusto, widać tylko otworek mikrofonu, no i oczywiście linię anten. Na prawym boku przyciski głośności włącznika w dość standardowym miejscu, wygodnym, w miarę dobrze oddalone od siebie, pracujące z wyczuwalnym kliknięciem, także dość komfortowe moim zdaniem w użyciu. Reszta boku gładka, no i przechodzimy na dół telefonu. Tu pojedynczy głośnik, kolejny mikrofon, port USB-C i wyjście mini jack. Lewy bok w zasadzie prawie że cały gładki, bo mamy tutaj jedynie otworek wskazujący na obecność szufladki kart. Do niej za chwilę zajrzymy. Ale aby tam zajrzeć, z koperty, którą już widzieliście, musimy wydobyć przyrządzik do otwierania gniazda. Otwieramy i cóż tam się kryje? Plastikowa
ale usztywniona trochę po bokach metalem szufladka, w której możemy umieścić dwie karty nanoSIM albo jedną kartę nanoSIM i pamięć microSD. To znaczy, że mamy tutaj do czynienia z hybrydowym gniazdem kart i jednocześnie z hybrydowym dual-SIM-em. No ale to jedno wynika z drugiego. To jeszcze kilka słów na temat specyfikacji. Zenfone 4 ma 5,5-calowy wyświetlacz Full HD wykonany w technologii IPS+, dający jasność 600 nitów. Rozdzielczość wyświetlacza i jego przekątna przekładają się na współczynnik gęstości 401 pikseli na cal, a wszystko to chroni szkło Gorilla Glass. Telefon ma procesor Snapdragon 630 z 8 rdzeniami taktowanymi 2,2 GHz i układ graficzny Adreno 508. Jest też wersja tego smartfonu ze Snapdragonem 660, to tak dla porządku. Procesor wspomaga 4 GB pamięci operacyjnej, natomiast pamięć wewnętrzna mieści 64 GB i można ją powiększyć kartą microSD o nawet 2 TB. Dla porządku też dodam, że występuje również wariant z pamięcią operacyjną 6 GB. Telefon ma oczywiście LTE, ma też Bluetooth w najnowszej wersji 5.0, ma dwuzakresowe Wi-Fi, a port USB może pracować w trybie OTG. Sporym i podkreślanym tutaj atutem wyposażenia naszego Zenfona jest tylny podwójny aparat fotograficzny. Tworzą go dwie matryce o rozdzielczościach 12 oraz 8 megapikseli z różnymi obiektywami. Przy tym 12-megapikselowym aparacie mamy obiektyw o ogniskowej 25 mm i kącie widzenia 83 stopnie. Ten aparat ma optyczną stabilizację obrazu. Pomocniczy aparat, ten drugi, ma 8 megapikseli i kąt widzenia 120 stopni dzięki ogniskowej 12 mm. Tu już nie ma optycznej stabilizacji. Producent nie określa parametrów drugiego z obiektywów, ale główny obiektyw ma przysłonę 1,8, czyli całkiem przyzwoitą. Dla odmiany, przedni aparat ma 8 megapikseli i przesłonę 2,0. Telefon zasila akumulator o pojemności 3300 mAh. I to jest dość fajna informacja, bo wróży dobrze na czas działania telefonu, a zobaczcie, smartfon wcale nie jest zbyt gruby. Uzupełniając jeszcze dodam, że w tej chwili smartfon ma zainstalowany system Android 7.0 z interfejsem Zen UI 4.0. No to cóż, może zajrzymy, co kryje w sobie interfejs. A tak oto wygląda interfejs naszego Zenfona. Telefon wystartował już z Androidem 7.1.1. Okazało się, że w międzyczasie już został zaktualizowany i już u nas będzie miał 7.1.1 na dzień dobry. Zajrzyjmy może, jak to wszystko wygląda. Standardowe powiadomienia, standardowy panel skrótów, oczywiście z możliwością ich edycji, ale wszystko to działa znajomo, dokładnie tak jak w zwykłym Androidzie. Układ ten powitalny również jest znajomy. Mamy tutaj zwyczajny zasobnik aplikacji, ale Asus dokłada nam spore możliwości personalizacyjne. Jak widzimy, mamy motywy. Możemy sobie zmienić zupełnie wygląd ekranu. Mamy też spory wpływ na to, jak ten interfejs wygląda. Możemy zmienić układ ikon w zasobniku. Możemy je szeregować na różne sposoby, łączyć foldery. Jest też opcja inteligentnego folderu, czyli samoczynnego tworzenia folderu kontekstowo po połączeniu przez nas kilku aplikacji. Później już będą dodawane automatycznie do tego folderu. Możemy zmieniać krój ikon, możemy zmieniać czcionkę. Jest tutaj naprawdę sporo różnych możliwości dostosowania wyglądu telefonu do naszych potrzeb. Ja tu na razie pracuję na surowym wydaniu, takim jakie jest zaraz po wyjściu z fabryki, bo ja przed chwilą ten telefon uruchomiłem i tak naprawdę odkrywam go razem z Wami. Co ważne i co bardzo mnie cieszy, zauważyłem, że Asus nie przesadza z ilością aplikacji na start. Kiedyś ta firma kładła naprawdę sporo różnych apek dodatkowych,
A tym razem ograniczono się. W zasadzie poza Selfie Masterem, czyli taką apką, która pozwala nam upiększać nasze selfiki, upiększać nas samych, łączyć nasze selfie w kolarze i tak dalej. Mamy też Mobilny Manager, czyli taką aplikację dosyć przydatną do zarządzania telefonem, do oczyszczania go ze zbędnych plików i tak dalej. Oczywiście motywy. No i kilka aplikacji, które i tak każdy z nas instaluje. Facebook, Instagram i Messenger. No w zasadzie każdy to na dzień dobry sobie instaluje do telefonu. No fajnie, tutaj już nie trzeba pobierać, bo są na dzień dobry na miejscu. Zerknijmy jeszcze tutaj. Mamy dostęp do chmury na pliki od Asusa. Jest dyktafon, jest menedżer plików. Pakiet od Google, no to oczywiście. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o aplikacje preinstalowane na starcie. Menu ustawień różni się graficznie od standardowego tego, jakie mamy w zwykłym Androidzie bez żadnych nakładek. Niemniej to jedynie grafika. W zasadzie układ wszystkich opcji jest taki sam. Tutaj się pojawiają tylko pewne dodatki, chociażby OptiFlex, przyspieszający uruchamianie aplikacji. Mamy oczywiście opcje związane z pokrowcami aktywnymi, czyli takimi z okienkiem, z wycięciem, pokazującym pewne elementy interfejsu bez otwierania pokrowca. Są oczywiście motywy, tutaj też mamy do nich dostęp. No i zerknijmy jeszcze na pamięć. W naszym telefonie są 64 GB i na powitanie system zjada nam 13,24 z tej przestrzeni. Ja tutaj jeszcze kompletnie niczego nie zainstalowałem, więc przyjmujemy, że taką ilość pamięci na dzień dobry tracimy z tych 64 wbudowanych. Dodam jeszcze, że sensory systemowe umieszczono pod ekranem, są podświetlone, ale tutaj w jasnym świetle niestety ich nie widać, wierzcie mi. Są, natomiast nie można zmienić ich układu, no, co jest oczywiste w przypadku sensorów przypisanych na stałe. Tu mamy back, tu mamy menu ostatnio używanych aplikacji. Mamy tutaj też jeszcze tryb łatwy, czyli z interfejsem uproszczonym i tryb dziecięcy. A tak wygląda interfejs aparatu fotograficznego. Tak, na pierwsze wrażenie oceniam go jako prosty, przyjazny i dość intuicyjny. Mamy szybki dostęp do nagrywania wideo, mamy przełączanie się pomiędzy kamerami przednimi a tylnymi, mamy również możliwość przełączenia się pomiędzy obiektywem szerokokątnym a standardowym. Jest też kilka trybów dodatkowych, m.in. upiększanie, duża rozdzielczość, czyli łączenie kilku klatek w zdjęcie o wysokiej rozdzielczości. Mamy timelapse, tryb automatyczny, to jest oczywiste, tryb manualny oraz możliwość tworzenia animacji GIF. Z drugiej strony mamy dostęp do filtrów, po prostu filtrów barwnych, takich kreatywnych, jakby ktoś chciał się pobawić. O, tak to wygląda. Generalnie interfejs pracuje bardzo fajnie, kwestia przyzwyczajenia się tylko do gestów, co wyciągamy z której strony i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o interfejs kamery. Mnie on się podoba, podobnie jak cała reszta nakładki. Moim zdaniem interfejs Asusa zmierza w dobrym kierunku, nie ma zbędnych aplikacji, nie ma zbędnych bajerów, wodotrysków, jest w zasadzie to, co potrzebujemy, plus nadal są dosyć szerokie możliwości personalizacyjne, ale telefon wcale nas nie zmusza, abyśmy z nich korzystali. Jeżeli nam się podoba ten standardowy widok, to nie musimy niczego zmieniać. I powiem szczerze, że mnie ten standardzik już się podoba i nie jestem pewien, czy ja chcę tu coś pozmieniać. Przynajmniej nie na razie, nie tak na początku. Zenfone 4 cały czas jest tu ze mną, dlatego teraz opowiem Wam, jakie mam wrażenia po jego użytkowaniu. Zaczynamy od obudowy i zestawu. Zestaw, no cóż, co tu dużo mówić. Prosto, schludnie, estetycznie, słuchawki całkiem dobre, no a telefon, jeżeli chodzi o ocenę stylizacji, to jest ona w zasadzie indywidualną sprawą każdego z nas. Mnie telefon się podoba, ale nie powiedziałbym, aby jakoś strasznie wyróżniał się na tle konkurentów. Forma, przyznacie, odrobinę może, no nie sztampowa, bo to brzydkie słowo, ale taka zwyczajna, skromna. Owszem, jest ładny detal w postaci połyskliwego wzoru na tyle, te koncentryczne kręgi. Widzicie teraz, jak to się fajnie mieni, kiedy pada na niego światło. Warto docenić, że aparat nie wystaje poza obrys obudowy, ale tak poza tym, no
taka zwyczajna ta obudowa jest. Chociaż oczywiście wszystko jest zmontowane bardzo porządnie wykonane. No i ta obudowa zapowiada się na całkiem solidną. Ja używam telefonu od około miesiąca, więc no przygód na razie jakichś poważniejszych nie miał. Natomiast obawiam się, że plecki telefonu, które są pokryte szkiełkiem wystającym 2,5D, no z czasem mogą się porysować, kiedy kładziemy telefon na gładką powierzchnię, kiedy używamy go w samochodzie. No, na różne sposoby to się może rysować i to się będzie rysowało, bo to, słuchajcie, jest tylko szkło, a szkło, ale no nadal, prawda, po jakimś czasie, nie wiem, po roku, po półtora roku, no może to wyglądać trochę gorzej niż teraz, bo teraz wygląda naprawdę świetnie i bardzo mi się podoba, ale jak widzieliście, korzystałem z silikonowego pokrowca, no bo skoro już jest w zestawie, to czemuż by nie ochronić tego zgrabnego telefonu przed trudami codziennego użytkowania. Na razie mój egzemplarz wygląda jak nowy. Niemniej, no tak jak mówię, każdy szklany telefon prędzej czy później będzie porysowany. No i tyle, no tu przynajmniej dostaliście od producenta pokrowiec, więc plus jakiś jest. Jeżeli chodzi o ergonomię, kompletnie żadnych zastrzeżeń nie mam. Telefon fajnie leży w ręku, nie ucieka z dłoni, nie ma tendencji do wyślizgiwania się, nie jeździ po gładkich powierzchniach, kiedy go odłożymy. Przyciski, tak jak widzimy, są tam, gdzie być powinny. Skaner biometryczny, no całkiem niezły, co prawda nie dorównuje tym z telefonów Huawei. Huawei doszedł do perfekcji w skanerach linii papilarnych. Tu jest troszeczkę gorszy, ale naprawdę tylko minimalnie. Na dobrą sprawę mógłby być minimalnie szybszy i ja bym tu jeszcze dołożył jakieś dodatkowe funkcje, nie wiem, może przewijanie, no coś ekstra, poza tylko odczytem odcisku palca, który tak 9 na 10 odczytów jest poprawnych, więc wskaźnik skuteczności zupełnie niezły, nie irytuje użytkownika i to jest najważniejsze. Bardzo istotnym elementem w każdym smartfonie jest wyświetlacz. Tu jest prawie dobrze. Zaraz wam powiem, dlaczego prawie. Bo w zasadzie same superlatywy. Ładne, wąskie ramki, dosyć szerokie możliwości regulacji. Jak widzimy, możemy ustawiać balans barw i tak dalej, przełączać się między trybami kolorów. Jest tryb filtru niebieskiego światła, wysoki poziom jasności maksymalnej, bardzo dobra czytelność w słońcu, bardzo niski poziom jasności minimalnej, świetnie, można korzystać w nocy, nawet w całkowitych ciemnościach ten ekran nie będzie raził, ale, no niestety jest coś, co, kurczę, no, w pewnym stopniu może ten telefon przekreślić. Chodzi o to, że jeżeli nosicie okulary z filtrem polaryzacyjnym, chociażby przeciwsłoneczne, bo ja na to wpadłem, założywszy okulary przeciwsłoneczne. Na co dzień nie noszę na szczęście jeszcze okularów, żadnych. No ale jeżeli wy nosicie, czy to korekcyjne, bo nawet prawdę mówiąc nie wiem, czy są korekcyjne z polaryzacją, ale pewnie są. Czy słoneczne, przeciwsłonecznych jest bardzo wiele już polaryzowanych na rynku. Jeżeli takie okulary macie i nosicie, no to na tym ekranie wiele nie zobaczycie, bo akurat filtr jest tak dobrany, że kiedy patrzymy na telefon no, w ten sposób jak ja teraz, to na nim nic nie widać, dopóki nie zdejmiecie okularów. Ja rzadko przyznaję, zwracam uwagę na ten szczegół, no bo nie jestem okularnikiem, dzięki Bogu, nie noszę okularów, ale, no kurczę, gdybym nosił, to by mnie to wkurzało i to już jest kolejny telefon, gdzie coś takiego ma miejsce i boję się, że teraz to trzeba będzie chyba każdy smartfon, jaki wejdzie na rynek pod tym kątem sprawdzić, naturalnie, jeżeli Wam to może przeszkadzać, bo jeżeli nie, to nie ma sprawy. Gdyby nie ta polaryzacja, te problemy z okularami, to ekran oceniłbym na 5. A tak, no to jakiś tam minusik niestety trzeba postawić za te okulary. No trudno. No i jeszcze taki jeden detal. Kiedy recenzowałem poprzedni model, czyli Zenfona 3, strasznie wkurzało mnie to, że ikony pod ekranem na przyciskach systemowych nie były podświetlane, były tylko namalowane. No fakt, były dobrze czytelne w dzień. Tu jest na odwrót. Świecą teraz wieczorem w pomieszczeniu, widać je doskonale. Natomiast w dzień, no w dzień to trzeba zgadywać, gdzie która jest, przyzwyczaić się, bo ja akurat mam w telefonie na odwrót, bardzo długo się musiałem do tego przestawiać. No, taki drobiazg, ale zwracam uwagę, więc może w Zenfonie 5 będzie tak, że będą doskonale widoczne i w dzień, i w nocy. Mały szczegół, no ale jednak, z takich szczegółów składa się życie. Wiecie, jakim hasłem jest promowany Zenfone 4? We love photo.
Ale ja polubiłem go nie tyle za zdjęcia, chociaż tym niczego nie brakuje, a za interfejs. Zen UI jest wreszcie taki, jaki chciałem, żeby był od samego początku. Zacznijmy po kolei. Przede wszystkim Asus kiedyś znany był z tego, że pakuje do swoich telefonów masę zbędnych, pierdołowatych, niepotrzebnych aplikacji. Teraz nareszcie tego nie robi. Praktycznie w ogóle. Dołoży słownie jedną aplikację do obróbki selfie. Chociaż ona akurat może się przydać, ale jest to jedyna nadprogramowa rzecz, której no, mogłoby w telefonie nie być i nic by się nie stało. Oprócz tego, dobra, preinstalowanego mamy Facebooka, Instagram, ale to i tak każdy pobiera, więc nawet fajnie, że oszczędzili nam czasu. A reszta to są typowe użytki, które i tak w telefonie muszą być. No bo smartfon bez menedżera programów, bez menedżera plików, przepraszam, no bez sensu, musi to być. Kalendarz musi być. Pogodynka też się przydaje. Kalkulator, takie rzeczy, no to wszystko tutaj jest, ale jednocześnie nie ma niczego, co by było kompletnie niepotrzebne. A jeżeli już mowa o tych aplikacjach, które są w telefonie, to ja najbardziej wyróżniłbym jedną z nich. To aplikacja Mobilny Manager do po prostu konserwacji telefonu. Oczyści pamięć ze zbędnych plików, pomaga ustawiać zarządzanie energią, zużycie baterii, pomaga również chronić telefon przed atakami z zewnątrz, pomaga zarządzać powiadomieniami, wyświetla statystyki użycia danych. Ot taki podręczny, przydatny programik, który pomaga nam na co dzień diagnozować telefon i do tego możemy sobie jeszcze zrobić skrót do szybkiego oczyszczania pamięci na pulpicie. Fajny dodatek, niektórzy producenci wciąż o nim nie pamiętają, ale coraz częściej zdarza się w telefonach. Ponadto lubię ten interfejs za elastyczność, za szerokie możliwości personalizacji, za to, że mogę go w pełni, bardzo w dużym zakresie dostosować do moich potrzeb i wymagań. Popatrzcie, to są tylko opcje związane z pulpitem, z ekranem głównym. No bo tak, wolicie mieć ekran główny z zasobnikiem aplikacji, czy wszystko na płasko na kolejnych przewijanych ekranach? Macie wybór, możecie mieć albo tak, w Zenfone 4 możecie to sobie zmienić i ustawić. Wolicie duże ikony? Proszę bardzo, sobie powiększycie. Wolicie duże podpisy pod ikonami, a obrazki mniejsze? Proszę bardzo, też to jest możliwe. Możecie nawet zmienić krój i kolor czcionki pod ikonami. Możecie zmienić siatkę ikon i to w zasobniku z osobna i to na głównym pulpicie. Możecie zmienić wygląd folderu aplikacji, czyli to jak będzie on rozwinięty po tym jak w niego wejdziecie. Opcji jest mnóstwo, ja w zasadzie tutaj wymieniłem tylko niektóre z nich, bo powiem Wam szczerze, jak nie mam listy przed oczami, to ja tego nie pamiętam. W każdym razie możecie naprawdę bardzo szeroko telefon spersonalizować, bo coś takiego jak motywy czy zmiana tapet, to oczywiście też jest, ale to są drobiazgi. Najważniejsze, że macie na dzień dobry przynajmniej trzy możliwości, bo jeszcze jest tryb dziecięcy, ale macie trzy możliwości ustawienia wyglądu głównego interfejsu, albo z zasobnikiem, albo bez zasobnika, albo tryb prosty. No i jeszcze poza tym tryb dziecięcy, czyli ten taki powiedzmy z ograniczeniami rodzicielskimi, więc Asus daje tu naprawdę sporo, ale to nie przekreśla tego, że ten interfejs jest prosty i przyjazny, bo po pierwsze nie musicie w te opcje zaglądać i z nich skorzystać, po drugie możecie to po prostu zrobić tylko raz, ustawić telefon pod siebie i o tym też zapomnieć, a potem cieszyć się telefonem, który wygląda tak, jak Wy chcecie. Jest to Wasz osobisty telefon, a nie taki telefon, jak zaproponował producent i jakim stworzyli go programiści. Powinniśmy pogadać jeszcze trochę o wydajności. No ale co tu gadać? Benchmarków nie zawojujemy tym telefonem, bo to jest po prostu średniak, dobry, ale średniak, więc tutaj nie poszpanujemy, ale na co dzień możemy się cieszyć naprawdę płynną pracą. Telefon się nie przegrzewa. Pracuje stabilnie, pracuje równo, aplikacje uruchamiają się sprawnie, możemy pracować na podzielonym ekranie i to bez zadyszki. Daje się zagrać nawet w te bardziej złożone gierki z grafiką 3D. Także jest zupełnie w porządku, więc ja bym się do tych benchmarków tak jakoś specjalnie mocno nie uwiązywał, bo to są tylko cyferki, a najważniejsze jest to, jaki telefon sprawia wrażenie na co dzień, a na co dzień to on po prostu pływa, po prostu działa dobrze. No i kurczę, co tu dużo mówić, mogę się rozwodzić, ale no, jeżeli się telefon nie tnie, działa tak, jak ja chcę i mnie nie irytuje, no to jest zupełnie okej. Pamięci powinno nam wystarczyć, jest zbudowany nośnik 64 giga,
Trochę ponad 50 jest dla naszej dyspozycji. Można użyć karty microSD, niestety wtedy musimy zrezygnować z dual SIM-a. No, smuteczek. No ale powiedzmy, że pamięci powinno nam wystarczyć. No i bateria, akumulator tu jest naprawdę porządny i solidny. 3300 mAh. Wiecie, że nic wielkiego. No w sumie tak, no bateria jak bateria. Ale dzięki rozbudowanym opcjom zarządzania energią, dzięki dobrej optymalizacji i sprzętowej, i oprogramowania, telefon działa naprawdę dość długo jak na smartfona. Bo przy takim normalnym, codziennym użytkowaniu on mi wytrzymywał około 2 dni. Oczywiście czasem krócej, czasem dłużej, ale już po tym okresie pierwszych takich intensywnych testów, kiedy zacząłem go używać zwyczajnie, tak jak używam każdego innego telefonu, dochodził do 2 dni bez problemu, kiedy trochę, podkreślam, trochę pobawiłem się opcjami zarządzania energią. Na przykład ustawiłem przechodzenie w tryb nocny wtedy, kiedy śpię. I na te kilka godzin to wystarczyło, żeby już przedłużyć życie baterii do 3 dni. Kiedy jeszcze byśmy mocniej podłubani, no to jeszcze coś wyciśniemy. Tutaj no, w tym mobilnym menedżerze, którego już widzieliście, jest sporo różnych możliwości. Jest oczywiście tryb ustawień indywidualnych, gdzie możecie sobie pogrzebać, poprzestawiać, pozarządzać, co ma być włączone, co ma być wyłączone, jak jasny ma być ekran i kiedy, i tak dalej, i tak dalej. No, to jeszcze możecie coś z tej baterii na pewno wycisnąć. Ja takim już trybie naprawdę hardkorowo oszczędnym, czyli prawie, że tylko dzwoniłem, ale nie pozbawiłem się smartfonowości, nie wywaliłem łączności komórkowej, nie wywaliłem łączności Wi-Fi, nie wywaliłem Bluetootha, to wszystko sobie gdzieś tam chodziło, ale powiedzmy, że telefonu używałem sporadycznie. Mocno przyciemniłem ekran, tak? Tylko, żebym coś widział. No i w sumie tak używałem oczywiście tego scenariusza nocnego i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, dociągnąłem do 5 dni nawet. Ale to już wydaje mi się, że to był maks, co ten telefon mógł zrobić. No pewnie wyciągnąłby jeszcze dłużej, gdybym go przestał w ogóle używać. No ale, prawda? Telefon kupujemy po to, żeby z niego korzystać. No i jeszcze co ważne, na szczęście się dosyć szybko ładuje, ale niestety z kabelkiem. Bezprzewodowo się nie ładuje, chociaż plecki ma szklane, aż się o to prosi. Czym jeszcze może przekonać Zenfone 4? No dźwiękiem. Wydaje się, że niby głośnik jest jeden, ale jak tu popatrzymy, to jest kilka dostępnych trybów. I wiecie co? Jest jednak coś na kształt stereo, bo tutaj też jest drugi głośnik, czyli trochę tak jak w iPhone'ie i gra to zupełnie dobrze. Daje się tego posłuchać. Co prawda ten głośnik tutaj, ten nazwijmy go telefoniczny, słuchawkowy, odtwarza głównie wysokie tony, a niskimi tonami zajmuje się ten, ale słychać już taką fajną głębię dźwięku i co najważniejsze, ten dźwięk nie męczy, nie kaleczy w uszy. No nie jest to prawda ekstra klasa, nie jest to też poziom flagowych smartfonów HTC, które jak pamiętamy dzięki głośnikom Boomsat grają genialnie. No ten gra trochę mniej genialnie, ale i tak bardzo, bardzo dobrze jak na smartfon. Jest to jeden z lepiej grających na swoich własnych głośnikach telefonów. Oczywiście nadal to nie jest coś, co bym polecał do słuchania, jak każdy telefon, bo no, taka jest prawda, ale no, jest ok. No i oczywiście w trybie głośno mówiącym też jest bardzo dobrze, a dodatkowo jeszcze jest jedna możliwość, można włączyć tryb na zewnątrz. Tak się nazywa. No i nazwa oddaje istotę, po prostu jest jeszcze głośniej, jeszcze donośniej. Dzwonka na pewno nie przegapicie. No i do tego bardzo fajny jest equalizer. Kilka trybów. Po podłączeniu słuchawek mamy ich tutaj więcej. No i możemy mieć również ustawienia manualne. I tutaj również po podłączeniu słuchawek jeszcze większą ilość podzakresów możemy regulować. No i dźwięk, czy to na słuchawkach, czy to z głośnika, no jest po prostu bardzo dobry. Warto do tego telefonu kupić jakieś porządniejsze słuchawki, bo no, rozwinią wtedy skrzydełka. Na tych fabrycznych jest nieźle, ale to są tylko słuchawki fabryczne. Co prawda dość dobre słuchawki fabryczne, niemniej nadal no, to nie jest ekstra klasa, więc warto zainwestować, kupując Zenfonka, również w słuchawki. Będziecie zadowoleni. No i cóż, no wróćmy do tego We Love Photo. No, wszyscy We Love Photo. No i tak, przedni aparat całkiem dobry. Nic wielkiego, ale selfiki wychodzą przyzwoite. Jest
nieźle działające upiększanie, tylko pamiętajcie, nie przesadźcie z suwaczkami, bo jak przesadzicie, to wyjdzie karykatura i możecie taką zobaczyć na stronie MGSM, link w opisie filmu. No, wychodzi już ufok, ale żeby nie zrobić sobie efektu ufoka, no to tak do połowy możemy sobie regulować to upiększanie i daje niezłe efekty. Nie wygląda w każdym razie sztucznie do pewnego momentu oczywiście. Zdjęcia są nieźle doświetlone. Telefon całkiem dobrze sobie radzi z odwzorowaniem szczegółów i kolorów. No, jak na przedni aparat, jest ok, adekwatnie do ceny telefonu, do klasy. Bo gdyby to był telefon z wyższej klasy, to bym trochę pomarudził, ale tutaj u średniaczków jest dobrze. Na tylny aparat, no to już jest weselej. Podwójny. Schowany w obrys. Fajnie, same bajeczki. No, a jak robi zdjęcia? Już Wam mówię. Generalnie, ten aparat sobie radzi bardzo dobrze. Ale umówmy się, przy cenie telefonów około 2000 to już naprawdę ciężko, żeby aparat robił złe zdjęcia, takie ewidentnie złe. Tu jest nieźle. Zauważyłem, że Asus Zenfone 4 bardzo dobrze radzi sobie z ujęciami pod słońce, pod światło. I tu, prawdę mówiąc, trochę mnie zaskoczył. Z drugiej strony czasem zdarza mu się przepalić jaśniejsze partie kadru, ale co ciekawe, nie wtedy, kiedy robimy pod słońce, tylko w zupełnie innych sytuacjach. To musicie sobie wypróbować. No czasem to się mu zdarza, nie zawsze, ale bywa. No przeważnie jest zupełnie dobrze. Jeżeli chodzi o zdjęcia w trudniejszych warunkach, to te z automatu, no takie sobie są. Ale, jak sobie pociągniemy, tylko że w drugą stronę, bo trzymam telefon odwrotnie i mi nie wyszło. Jak sobie tu wyciągniemy, mamy tryb Pro. No i w tym trybie możemy się już pobawić w ustawienia manualne. No i moi drodzy, jak sobie dobrze pogrzebiecie w tych ustawieniach manualnych, dobierzecie czułość, byle nie przesadzić w górę za mocno. Otworzycie migawkę na dłużej, no i będziecie mieć statywik. Postawicie sobie ten telefon stabilnie, to zdjęcie wyjdzie zupełnie dobre, nocne. Także jak na tą klasę telefonu, to bardzo spoko. Ale mówimy o głównym aparacie. Bo ten drugi aparat to jest obiektyw szerokogonny. On ma inną ogniskową. Ma szersze pole widzenia. Czyli przyda się wtedy, kiedy na przykład robicie zdjęcie architektury i chcielibyście objąć większą partię budynku. Tak, wtedy się przyda. Nawet powiem Wam, że deformacje obrazu, takie charakterystyczne rybie oko, typowa przypadłość obiektywów szerokokonnych, tutaj jakoś bardzo mocno nie rzucają się w oczy. Nawet taki przyjemny dla oka efekt wychodzi. Jest zupełnie ok, jeżeli chodzi o geometrię. Natomiast ten obiektyw ma słabsze światło. Po prostu wpuszcza mniej światła na matrycę i no, co za tym idzie, ten aparat szerokokonny nieco gorzej radzi sobie w słabym świetle, więc dopóki, jeżeli mówimy o złych warunkach oświetleniowych, dopóki możecie, korzystajcie z głównego aparatu, a tego szerokokątnego to tak raczej używajcie przy dobrym świetle, wtedy będziecie ze zdjęć naprawdę zadowoleni. Z filmów również pod kątem wideo w zasadzie niczego złego powiedzieć nie mogę. Poza tym, że filmy w zwolnionym tempie już po przetworzeniu to wychodzą takie, no takie sobie. Ale jeżeli nie nagrywacie w zwolnionym tempie, to tutaj te filmy w normalnej prędkości 30 klatek na sekundę są naprawdę spoko. I chyba w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia złego i dobrego aparacie, jest po prostu ok. Ale jest w Zenfonie 4 jeszcze coś, co nie jest ok. Nie ma NFC. Także nie dokonacie tym telefonem płatności zbliżeniowej. Niestety. Bardzo to przykre. Dobra. Podsumujmy to jakoś. Asus Zenfone 4 jest wyceniony na 1999 zł. Zgrabnie, ale wydaje mi się, że minimalnie za wysoko. Gdyby kosztował 1600 z groszami, to ja bym powiedział, lećcie do sklepów i kupujcie, bo to jest bardzo fajny telefon. Przy cenie właściwie 2000, no to już ma dosyć sporą konkurencję, której myślę powinniście się przyjrzeć, bo już znajdziecie podobny telefon, który jednak ma NFC, chociażby. Ale, żeby nie było, że jest to zły telefon. To jest bardzo fajny telefon, który można polubić przede wszystkim za dopracowany, lekki, a jednocześnie bardzo elastyczny w dopasowywaniu się do potrzeb użytkownika interfejs. Za dobre aparaty fotograficzne i przedni i tylny są dobre jak na tę klasę. No ale trudno, żeby były złe, bo tu już wymagamy, więc okej, są w porządku.
Całkiem dobry wyświetlacz, co prawda z małą wtopą, jeżeli chodzi o polaryzację, ale nadal jest to dobry ekran. Za przyzwoitą wydajność, płynną pracę. W zasadzie, kurczę, powiem szczerze, że tu do niewielu rzeczy można się w tym telefonie przyczepić. Jest kilka rzeczy takich, które można by było poprawić. Niemniej, no jest to zupełnie fajny telefon, no tylko został tak trochę nieszczęśliwie wyceniony i tyle. To na koniec jeszcze parę informacji. Link do specyfikacji tegoż telefonu znajdziecie w opisie filmu. W tym samym miejscu macie również link do zdjęć wykonanych Asusem Zenfone 4. Możecie sobie je obejrzeć w powiększeniu, klikniecie, one się rozwiną, oczywiście na stronie mgsm.pl. Macie tu również w opisie linki do filmów nagranych z Zenfonem 4. A gdybyście chcieli przeczytać coś więcej na jego temat, taką obszerniejszą recenzję, to link również jest pod tym filmem. Zapraszam Was do kliknięcia i do poczytania, no i oczywiście do komentowania, do zostawienia łapek w górę, do subowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.